Edukacja filmowa jest bardzo złożonym zagadnieniem. Myślę, że z jednej strony to jest sposób na to, żeby zainteresować młodzież i nie tylko młodzież filmami, pokazać im, jak różnorodne mogą być filmy, ile wartościowych rzeczy mogą przekazywać, ale też można pokazać przez taką edukację filmową, że filmy nie tylko się ogląda, ale też można o nich rozmawiać i można je tworzyć. Można rozwijać różne kompetencje, umiejętność pracy w grupie na przykład, analityczne myślenie. Film Club is an educational program that helps 7,000 schools in the UK run weekly screenings of films. So we have a website where each school has their own club page. So the teacher and the pupils can order films, they can research films and decide which films they want to screen in their club, and they can write reviews. So we get up to 6,000 reviews every week by children and young people. Film supports education for children and teenagers through a variety of ways. Children and teenagers learn a huge amount about their culture, about the world, about different ideas through different films. And they also can learn about the subjects that they're studying through films. So history or languages, they can watch a foreign film in a language they're studying. So if they're studying French or Mandarin or English, they can watch films in that language. Zaniedbane są takie dwie zasadnicze kompetencje, czyli kompetencja kreatywności i kompetencja wychowania takiego społecznego. A taka praca, jaką my tutaj mieliśmy okazję realizować w ciągu roku, daje tym dzieciakom niesamowite możliwości pracy w zespole. Czyli pracy w zespole, robienia czegoś wspólnie. Może nie mamy takiego nakładu finansowego jak w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że idea, która przyświeca działaniom związanym z edukacją filmową, jest wspólna dla nauczycieli w całej Europie i nie tylko na terenie Europy.